Witam Was w kolejnych zakładach bukmacherskich. A podam na jutro, już dziś, kupon. Albo i nawet dwa kupony. Jak widzicie, US Open się kończy, więc nie ma sensu stawiać w tym momencie już US Open. Więc przechodzimy na piłkę nożną. Mecze międzynarodowe. Tak jest. I na wtorek przychodzimy, jest to, pójdziemy w kierunku Francji, w kierunku Bułgarii, Belgów i na koniec postawimy sobie Węgrów. Dlaczego kurs się zmienił? No mniejsza większość, ok. Kurs 3,18. Taki kupon na jutro proponuję. 3,18 kurs. Z kursem 100 macie 318 zł. Jeśli tak nie chcecie stawiać, możecie na przykład, nie wiem, Belgów i Węgrów wyrzucić, Francuzów i ten. Macie kurs 1,65 zł. I na drugi powiedzmy Węgrów i... Belgów i na drugim kuponie macie złoty 92. To jest trochę gorzej, ale to jak uważacie? Kwalifikacje mistrzostw świata, Ameryka Środkowa, no wiadomo, że tu Meksyk, Kanada będzie faworytem, Jamajka. Ja tych reprezentacji w kwalifikacjach jeszcze na tym etapie nie śledzę. Z Ameryki Południowej, no to jedynie mogę co podać, to Argentynę, Brazylię, i to też nie jest nic pewnego, bo Brazylia, i tak powiem, no ale na przykład te dwa mecze, Argentyna i Brazylia, jak ktoś postawi, 2,43. Piękny kurs. W takim razie ja Wam proponuję jeszcze raz Francję, Bułgarię, Belgię i Węgry. 3,18 kurs i to jest mój kupon na jutro. W takim razie do usłyszenia. Hej!